Cześć, specjalnie dla Was, razem z Kasią wybrałyśmy się na Wrocław Fashion Meeting. Pokażemy Wam, że aby zobaczyć profesjonalnie przygotowany pokaz modowy, nie trzeba jechać do Mediolanu czy Warszawy. Zobaczymy także projekty nie tylko starych wyjadaczy, ale wrocławskiej mody ulicznej. Zapraszamy! Pokaz otworzyła znana sieciówka Mojito, której projektantki zaproponowały klasyczne i wieczorowe kreacje. Na pokazie swoje kolekcje przedstawiła wrocławska marka Le Black, której projektantka również postawiła na elegancję, ale połączoną z casualowymi akcentami. Jednak to nie kreacje zachwyciły nas najbardziej, bo przecież diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety. My, wtórując Marilyn Monroe, nie mogłyśmy odwrócić wzroku od przepięknej biżuterii Lewanowicz. Oczarowała nas też kolekcja Mimesis Kamili Gawrońskiej-Kasperskiej, która zainspirowana światem owadów stworzyła lekkie i zwiewne kreacje. Na pewno oryginalną propozycją była kolekcja Folk Design, nawiązująca do tradycji góralskich. Nie są to ubrania, w których na co dzień chodziłybyśmy po Wrocławiu, ale nie można im odmówić pięknych barw i powiewu świeżości, które wniosły na scenę. Zaskoczeniem była dla nas kolekcja jedynego mężczyzny. To właśnie Gregor Gąsior nie bał się zaszaleć i do swoich stylizacji wprowadził elementy konstrukcji budowlanych. Mało praktyczne, ale efektowne. Jak się okazało, to porne buty i kobiece ubrania mogą iść zgodnie w parze. Oto jak osoby z zagranicy postrzegają styl Polaków, zapytałyśmy prowadzącego Wrocław Fashion Meeting Konrado Moreno. Po pierwsze, nie mamy się czego powstydzić, to na pewno. Czyli jakieś takie poczucie kompleksów, które może kiedyś towarzyszyło Polakom, nie mówię teraz, ale 10 lat temu, prawda, bo sądziło się, że Polacy ubierają się szaro, zwłaszcza panowie, nie wyróżniają się z tłumu, że są bardzo klasyczni, to się absolutnie zmieniło. Polacy po pierwsze lubią chyba kombinować, bawić się modą i to zarówno panie, jak i panowie. To się bardzo zmieniło nawet w porównaniu z Hiszpanią. Ja sądzę, że Hiszpanie często bywają to kobiety, mężczyźni bardziej klasyczni aniżeli w Polsce. To znaczy, że Polacy mają więcej odwagi, kombinowania, eksperymentowania. Niestety, jeśli myślicie, że wyglądem uwiedziecie Konrado, to jesteście w błędzie. Największą uwagę zwraca bowiem na... Najpierw oczy, to przede wszystkim, ale... A w ubiorze? A w ubiorze... Trudno odpowiedzieć, bo chyba w większości jest tak, że panowie, no muszę to przyznać, nie zwracamy uwagi na to, co panie zakładają. Znaczy w takim sensie, że później nie zapamiętujemy, w jakim kolorze to było. I rzeczywiście mam taką historię, że za każdym razem, gdy widzę moją żonę Kasię w stroju, to mam wrażenie, że to już sobie znowu, a okazuje się, że to już nosi za którymś razem. No właśnie. Także panowie chyba mają taki problem, że nie zwracają uwagi na te detale. Więc ja śmiem twierdzić, że kobiety nie ubierają się dla facetów, ale ubierają się po pierwsze dla siebie i chyba również dla innych kobiet, bo wiemy, że kobiety przecież lubią siebie oceniać. Wrocław Fashion Meeting zgromadził nie tylko artystów mody, ale i innych dziedzin sztuki. Spośród wszystkich stoisk najbardziej wyróżniały się obrazy Maggie Pugh. Malarka w swoich pracach konsekwentnie przedstawiała kobiety, ale zawsze w inny i niepowtarzalny sposób. Dlaczego pojawiła się na pokazie? Jej inspiracją była oczywiście moda.
Z racji tego, że często bywam na takich modowych imprezach, miesiąc temu byłam takim gościem honorowym na Lviv Fashion Week, a teraz tutaj, często inspiruję się modą. Aczkolwiek nigdy nie jest to stricte inspiracja jakimś konkretnym projektantem, tylko są to wszystko obrazy, które gdzieś tam tworzę w mojej głowie. Aczkolwiek są takie inspiracje, na przykład ten, gdzie widać jakąś inspirację Versace. Jest dużo takich obrazów, gdzie można coś powiedzieć o inspiracjach, albo tamte, które są inspirowane folklorem, folkiem, haftami polskimi. A czy pokazy modowe we Wrocławiu różnią się od tych w Nowym Jorku? Na to pytanie odpowiedziała projektantka marki Evelyn B., która w 2009 roku miała swój pokaz na New York Fashion Week. Nie ważne tak naprawdę, czy to jest Nowy Jork, Wrocław, Londyn. Nie ma znaczenia, to zawsze są duże emocje. Moim skromnym zdaniem Wrocław ma ogromne szanse, żeby stać się numer jeden w Polsce. Moim skromnym zdaniem, oglądając na przykład wczoraj po przygotowaniu stoiska poszłyśmy z Beatą na Stare Miasto, na rynek, to muszę przyznać, że panie naprawdę pięknie wyglądają, są eleganckie, gustownie ubrane. Do Warszawy też czasami wpadamy, no i naprawdę z ręką na sercu mogę stwierdzić, że Wrocław ma ogromne szanse wieść prym. A na zakończenie mamy dla Was krótką relację z finału konkursu Stylowy Wrocław. Główną nagrodę zdobyła Karolina za konsekwentną i udaną inspirację stylem retro i Coco Chanel.